dalej, dzwoneczku. Spróbuj usunąć przeszkodę. Poradzisz sobie. Cześć, Piotrusiu! Cześć, chłopaki! Nie widzieliście kawałków mapy? Kawałków mapy? Tak, były koło naszego łowiska, na plaży, w zatoce dla piratów. Dzięki, polecę tam. Thank you.
się coś strasznego. Piraci porwali zgubionych chłopców. Piraci? Dokąd ich zabrali? Wiemy tylko, że znaleźli na wyspie kilka nowych kryjówek. Chcą ci zrobić na złość. Hak! Tego już za wiele. Szli w stronę skały czaszek. Widzieliśmy ich. Dzwoneczku, sprawdźmy, co oni tam knują. Thank you.
Cześć! Cześć! Ty jesteś Piotruś...
przejście jest zablokowane. Gdyby udało mi się podnieść kamień, poszlibyśmy dalej. Schowałaś w lesie woreczek magicznego pyłu? Gdzie ten woreczek? Nie widzę go. Patrz, dzwoneczku. Mamy towarzystwo. Za późno, Piotrusiu. Magiczny pył jest mój. Jeszcze zobaczymy, piracie. Kiepsko walczysz, Piotrusiu! I ty się nazywasz piratem? Rozzłościłeś mnie! Za wolno, grubasie! Taki smarkacz jak ty chce mnie pokonać? Niestety, zabieram go. Ten pył pomoże mi podnieść każdy ciężar. Czterdzieści osiem, 49, 50. Swądek, kręcimy się w kółko? Czemu pan tak sądzi? Spójrz na ten szkielet, idioto! Ha ha ha.
co to było? Widzę, że znalazłeś papugę. Naprawdę? Nie wiedziałem, że papugi tak szybko latają. Tak, to wyjątkowa papuga. Jej pióra są bardzo cenne. Złapiemy ją i zwiniemy kilka piór. Masz, będziesz szybciej latał. Ugh!